mogę pochwalić się, że jestem z Polski. W sercu zawsze godło, my idziemy po swoje. Biały orzeł w koronie ląduje na mikrofonie. To jest biel i czerwień, tak jak w śniegu maki. Ty weź się, nie czerwień, jak cię wkurwia styl taki. Ja to robię pewniej, ale nie dla draki. Teksty rzucam trefniej, tak jak wszystkie łaki. Skumaj ziom, po drodze mi to nie jest, żeby oddać naszą piękną ojczyznę za szelest. Mamy pojebanych polityków, czas się obudzić, bo mamy tutaj także wielu wspaniałych ludzi. Byłem w wielu krajach, na wszystkich kontynentach i po długiej analizie nasunęła mi się puenta, że w Polsce jest najwięcej tych życzliwych ludzi. Z zasadami, z charakterem, którym życie się nie nudzi. Różne w życiu sytuacje nie zawsze są proste. I choć nie zawsze mam rację, zawsze w sercu mam Polskę. Dla mnie to jest po prostu duma ze swojego kraju. Chcieli oddać życie w zamian za to, żeby inni mogli być wolni. No ale niestety, tych osób jest już coraz mniej. Biało-czerwone pasy, wiesz co to znaczy? Polska to Polska, nie żadne brudasy. Tu u nas w żyłach płynie walczna krew. Przypomnij sobie 1945. My się nie daliśmy, my się nie poddamy. Bo orła z koroną w sercu swoim mamy. Dumny jestem ze swego pochodzenia. WLKP, stąd śle pozdrowienia. Chwila, dobra nowina. Made in Polska, nie made in China. Bo to co polskie wiadomo najlepsze. Tu u nas gościnność przebija najwięcej. Tu Matka Boska ma nas pod opieką i broni nas będzie. Od najdłuższego my za nią staniemy i w bój też pójdziemy. Żadnego wroga się nie ulegniemy, nie? To jest ta myśl, która gdzieś tam każdemu świta gdzieś z tyłu głowy, że potrafimy. Mamy silne geny, no, trudno jest nas, że tak powiem, unicestwić. Moja mama pracuje w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak czasami spotykam kombatantów, to widzę, że to są bardzo odważni i dobrzy ludzie.